Ronaldo brazylijski to była jego pierwsza koszulka, ale później jak już Puyol wjechał, to nikomu nie oddał miejsca. Teoretycznie powinienem powiedzieć El Clasico, ale patrząc na liczbę bramek, to jednak 8-4 Borussia Dortmund z Legią Warszawa. Świeże powietrze, dobre jedzenie i spokój oddychania. Nie lubię narzekać, więc nie będę mówił o tym, czego nie lubię. Tego nie lubię. Zobaczyć na żywo El Clasico w finale Ligi Mistrzów. Najbardziej lubię rocka i ostrzejsze odmiany tej muzyki, metal, ale każda muzyka z przekazem lirycznym i taką wartością muzyczną, która porusza, jest dla mnie dobra. Urodził się z dobrymi genami, do tego dołożył dużo pracy, ma super pomysł na grę i chyba ma poukładane w głowie. Ronaldo jest najlepszym piłkarzem do naśladowania dla każdego człowieka, bo wkłada tytaniczną pracę w to, co robi, i chce być najlepszy. To pewnie wybrałbym kogoś z Realu Madryt przed El Clasico, żeby go sprawić, że nie będzie w najlepszej dyspozycji. Rzeźba. Rzut wolny. Piwo. Dżabulani. Psy. Zlaczka. 101 dalmatyńczyków. Może góry. Messi.